To już tradycja, że jasełka w szkole specjalnej cieszą się dużym powodzeniem. Z roku na rok gości przybywa, tak było i tym razem. Na to wydarzenie uczniowie, rodzice i zaproszeni goście czekali już od dawna. Nareszcie nastąpił ten dzień i sala gimnastyczna zespołu szkół specjalnych w Raciborzu powoli się zapełniała. Jak co roku, tradycją już jest, że organizujemy jasełka dla rodziców, dla zaproszonych gości, naszych przyjaciół, sponsorów, dla tych wszystkich, którzy dobrym sercem wspierają nas i są z nami przez cały rok szkolny i kalendarzowy. To jest taka forma podziękowania dla nich wszystkich. Osoby, które miały już okazję obejrzeć jasełka w szkole, wiedzą, że można się pośmiać, ale czasem też łezka zakręci się w oku. Corocznie jest to naprawdę piękna impreza, piękna uroczystość. Uczniowie w liczbie 100 lub możliwe, że i więcej, występują na scenie, każdy ma swoją rolę, każdy uczeń przebrany jest w strój. Opowieść o narodzinach Jezusa każdemu jest już zapewne znana, lecz w szkole specjalnej opowiada się ją zawsze w inny, niekonwencjonalny sposób. Staropolskim obyczajem szopka do nas idzie. Przyjmijcie nas tak najlepiej, jak tylko potraficie. Wspominajcie razem z nami, co w Betlejem było, jak się Boże Dziecię na świat narodziło. Każdy młody aktor z przejęciem odgrywał swoją rolę, ale nie zabrakło również w tym dobrej zabawy, pięknych piosenek i wspólnego kolędowania. Niestety na kolejne jasełka w wykonaniu zespołu szkół specjalnych musimy poczekać znów cały rok.